To za ptak? Ptaku, gdzie jesteś? Śliwka już rozkwitła powolutku. Obudź chwilę razem. Możesz iść, Artur. Myślałam, że jesteś u siebie. Bogatkę widzę na górze. Tam chyba kos śpiewa. Gołąb. Dzisiaj rozmawiałam z mężem nieżyjącej mojej kuzynki. O mamie rozmawialiśmy i stałam przy oknie zachodnim i w trakcie rozmowy oczywiście beczałam. Przyleciał gołąb. Tak, bogatko, przyleciał gołąb. Długo rozmawialiśmy. Potem drugi obok niego. Potem trzeci. Nigdy tak nie było. A potem inne ptaszki jeszcze przyleciały. I tak siadły na drucie naprzeciwko okna. I tak siedziały. A ja rozmawiałam i beczałam. Natura jest piękna. Jak dobrze, że jesteśmy częścią tej natury. W niej jest nasza siła. Pewnie, że tak. Parę minut temu modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia z Arturem. Również intencji mamy naszego nowego przyjaciela z Brazylii, który napisał, żeby modlitwą stawienniczą otoczyć jego mamę. Chorą tak. A nasza mama na razie w szpitalu została. Nie chce jeść, nie przyjmuje pokarmu. Tak. Słabiutka jest. Tak, ptaku, tak. Słuchamy cię, słuchamy. Jak dobrze, mam kawałek lasu tutaj. Jakie to ukojenie. Kochani, naprawdę. Gdzieś wśród betonów, ulic, samochodów byłoby strasznie. A tutaj... Jest cudownie.